Witajcie, drogie dziewiarki. W grudniu witam Was w towarzystwie. Jak to często powtarzam, siła tkwi w zespole ludzi, którym przyświeca jeden cel, łączy pasja, hobby, zamiłowanie. To wtedy mają właśnie łatwiej w życiu, ponieważ mogą razem coś stworzyć. I jako, że zespół e-dziewiarki właśnie tworzą ludzie, jest to zespół, który współpracuje, który nawzajemnie się uzupełniamy, jeden swoimi umiejętnościami, drugi drugimi. Także chciałam Wam po prostu przedstawić Stasię, która pracuje w sklepie na Staszica we Wrocławiu, prowadzi ten sklep od roku, dba o asortyment, o to, żeby osoba, która trafi do tego sklepu, wyszła z włóczką, uśmiechnięta, zadowolona i by wróciła i pokazała swoją dzieninę, bo tak często właśnie jest, że przychodzicie pochwalić się, co się wydziergało z tych włóczek w motku, który absolutnie motek często nie wygląda, że ma taki potencjał i będzie z niego taka piękna dzianina. Jak sobie żartujemy tutaj lokalnie, Stasia Dzierga od urodzenia, czyli całe 25 lat. Poznajcie Stasię. Dzień dobry, witam. Spotykamy się tu w ogóle dzisiaj przy tym stole pełnym różnych rzeczy. Resztek włóczek, kółek do karniszy, pięknych stasinych maskotek wykonanych. Stasia, no nie podejrzewałam, że ty używasz takich rzeczy. Używam, bo to się przydaje, także, nawet dziewiarce. No właśnie, więc Stasia, opowiedz nam, co tutaj, coś ty namieszała. Tak, postanowiłam, ponieważ ten czas świąteczny jest piękny. Nie lubię śniegu, ale święta uwielbiam, lubię okres przedświąteczny, kiedy na wystawach pojawia się czerwień, złoto, srebro i różne piękne kolory. Więc stwierdziłam, że na naszej wystawie powinno też być pięknie. I zrobiłam takiego bałwanka, z którego jestem bardzo dumna. Aczkolwiek robienie bałwanka, no myślałam, że to będzie prosta sprawa, ale ułożenie kulek jedna na drugiej, no tak trzeba było użyć różnej fantazji. Więc moją fantazją był patyczek do szaszłyku. Nadziałam wszystkie trzy kulki i wtedy mogłam go elegancko zeszyć. Również patyk do szaszłyka użyty jest do miotełki. Miotełka piękna. Żeby miotełka była sztywna, wsadziłam patyk i jest. Zrobiłam również takiego skrzata. Będąc na zakupach w Castoramie, znalazłam fajną drewnianą ławeczkę. Niewielką, taką akurat do postawienia na wystawę. Myślę sobie, no na ławeczce będzie siedział skrzat, którego jeszcze nie było, ale już jest i siedzi. Również zrobiłam... To jest zrobione na szydełku, tak? A co ten skrzacik ma w brzuchu, że tak powiem? Bałwan ma ryż i kulkę silikonową. Skrzacik ma tylko kulkę silikonową. Biedny, nie dałaś mu ryżu. Nie, bo jeszcze wtedy nie wpadłam na pomysł, żeby kupić ryż. Ale kolejny będzie, bo kolejny jest w trakcie tworzenia. I kolejny już będzie miał ryż w środku. Tu zrobiłam takiego pięknego, koleżanka moja powiedziała, że Mikołaj bez Mikołaja. No tak. No tak. Jest czapa, jest broda, ale nie ma nosa, nie ma oczu, a i tak wszyscy wiemy, że to jest Mikołaj. I do tego Mikołaja właściwie to przyszła klientka do sklepu i pokazała mi zdjęcie. I myślę sobie, kurczę, to jest tak proste do wykonania, że i na wystawę, i na choinkę, i każda z nas zrobi, i nawet dzieci. W okresie przedświątecznym dzieci się nudzą, więc tak, zamiast pociąć troszeczkę niteczek i już będzie Mikołaj. A niteczki do tego cięłam na zeszycie. Wzięłam sobie tak, owinęłam. Żeby była równomiarka. Zeszyt, tak, żeby miała równomiarkę, bo inaczej, no to co, centymetrem? Owinęłam kilka razy, przecięłam. Także zeszyt się przydaje. Zeszyt się przydaje. Kółka do karniszy. Kółeczka tutaj wycięłam. O, i mam już niteczki przygotowane na czapę. Na brodę w ten sposób, tylko w drugą stronę. Owinęłam też sobie kilka razy. Migotka się odzywa. Migotka, tak. Migotka jest to
moja piękna misa. Tu przycinam. I już mam kawałek brody zrobiony. Tylko jeszcze to na pół. A później brodę pięknie, jak u barbera przytniesz, tak? Później ją przytnę, tak. I brodę owijam w ten sposób. Także to się również nadaje jako rzecz do zabawy z dziećmi. Tak, oczywiście, że tak. Nawet wspólnie z dziećmi możemy. I to będzie takie dobre pół godzinki, godzinka spędzenia wspólnego czasu z dziećmi. O, i w ten sposób dookoła kółeczka mojego. Tu mamy, już mam kawałek zrobiony. Ponieważ jedna nitka jest grubsza, druga jest cieńsza, więc czapkę składam z dwóch nitek, oplatam kółeczko i w ten sposób zaciągam, a później, jak już będzie gotowe wszystko, tak mniej więcej połowę brody, połowę czapy, w ten sposób związuję. Brodę mogę przyciąć, mogę też zostawić. Ja sobie przycięłam w tym swoim, bo... No tak, żeby była taka... Tak fajnie wygląda, tylko teraz widzę, że trochę krzywo przycięłam. Ale... Na wieszaku nie było tego widać. Ty tu masz jeszcze jakieś różne piękne rzeczy. Tak. Pokaż te gwiazdki. Te gwiazdki. Pokaż, co one mają na sobie, bo tu i takie są pojedyncze rzeczy. Tak, to kupiłam w supermarkecie ozdoby na choinkę. Dwa takie łańcuszki, czerwony i złoty, ale tutaj do tych wianuszków użyłam złotych, bo tu mi bardziej pasowało złote. Także myślę, że to będzie całkiem ładnie wyglądało. Tu mam jeszcze taki trzeci, który jest tylko z błyszczącą, z włóczki, z błyszczącą niteczką. Tak. I jemu wystarczyło tylko przyczepić jeszcze wstążeczkę i takie kółeczko, takie drobiazgi. Na choinkę drobiazgi, albo na wystawę, no to gdzie sobie wymarzymy miejsce. I tu mam właśnie taki zaczęty kawałek tego wianuszka, to pani... Czyli karnisza. Tak, karnisza, tak. Otulanego resztką włóczki. Kawałek karnisza właśnie owiniętego resztką włóczki i w ten sposób, tak do końca, szydełeczkiem właściwie to są oczka ścisłe, zawijam i tak jak dojadę do końca, później to myślę, że zrobię drugi taki podobny, same po 5 łańcuszków, w jedno oczko wbite. Czyli takie pikotki. Tak, takie pikotki. 3 oczka ścisłe i znów 5 łańcuszków w jedno oczko, 5 łańcuszków w jedno oczko i tak dookoła. A że mam kilka różnych takich drobiazgów, również takie gwiazdeczki, więc myślę sobie, do środka można przyczepić i tutaj ozdobić. I to wydaje mi się, że całkiem fajny pomysł. Również mam gdzieś jeszcze wykopana w domu taka bawełna, która jest dosyć sztywna. No i myślę sobie, no do czego ją użyć? No i się przydała na ozdoby. No takich gwiazdek, no, ale te gwiazdki później jeszcze trzeba usztywnić, tak, prawda? Tak, tak, tak. Na razie zrobiłam kilka sztuk, a usztywniać będę, jak będzie już kilka, nie tak pojedynczo. Więc tutaj na magicznej pętelce łańcuszka, 3 oczka łańcuszka, 14 słupków i dookoła 6 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6. Pierwszy półsłupek wbijamy raz, dwa w trzecie oczko łańcuszka. Później robimy półsłupek nawijany w kolejne oczko. Później robimy słupek, trzecie oczko i później podwójnie nawijany słupek w ostatnie, czwarte oczko. I w ten sposób mamy jedną i tutaj raz, dwa, w trzecie oczko słupka i już mamy kolejne ramię gwiazdy. I znów raz, dwa, trzy, cztery, czyli pięć, takich sześć. Dookoła 5 ramion gwiazdy i bardzo szybko, bo to w przeciągu można powiedzieć 15 minut, powstaje gwiazdeczka. Którą później usztywnisz i będą kolejne ozdoby. Będą kolejne ozdoby. Do powieszenia, do położenia się nada. Tak, oczywiście. Można położyć na stole. Tak, oczywiście.
Ja nie wiem, czy nie będę miała czerwonego obrusa. I na moim obrusie właśnie będą leżały takie ozdobne białe gwiazdeczki. Będzie pięknie. Także jak widzicie, fantazja dziewiarska nie zna granic i właściwie z resztek, z patyka do szaszłyka, z kupionych takich koralików, pistolet się przydaje, kupiony w supermarkecie budowlanym, bałwanek ma, on jest, ma takie kule, on jest na kulce. Nie, on ma w środku ryż? On ma ryż i kulkę. Dolna część ma ryż, tak. A kolejne mają kulki silikonowe. Także... Tak, wypełnione częściowo ryżem, częściowo kulką silikonową. Kolejne są kulką silikonową, połączone, zeszyte. A ryż po to, żeby on mi się nie przewracał. Bo tak, bo to też jest ciężkie właśnie, wtedy. Ten skrzacik troszeczkę się przewraca. Kolebie się, tak. Tak, a jednak bałwanek stoi. Mhm. Także zachęcamy Was do tworzenia własnych ozdób, a korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj razem, to chciałam i zawsze pokazujemy jakieś dzieniny, rzeczy, które wykonałyśmy ostatnio. Chciałam Wam pokazać dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to, co przez cały czas trwania filmu dziergałam. Jest to czapka. Czapka z włóczki, która niebawem będzie w ofercie sklepu. Jest to Cashmere Light od firmy Lankyers. Włóczka, która w motku wygląda trochę jak bukle. Bukle, taka nierówna nitka. W składzie ma 88% kaszmiru i 12% poliamidu. Jest dość gruba, bo motek 25-gramowy ma 85 metrów. I z tej właśnie nitki powstaje czapka, która bym w ogóle nie powiedziała, że to jest to samo. Ponieważ w czapce włóczka naprawdę zyskała bardzo wiele na uroku. Jest niezwykle miła, ten włosek kaszmirowy tak właśnie taki puszek dał z siebie niezwykła przyjemność dotykania tego przerabiania oczek. Wzór czapki to jest naprawdę bardzo proste, 5 lewych, 1 prawe podnoszone przez cały obwód czapki. Każda dziwiarka, która potrafi wykonać prawe i lewe oczko, sobie poradzi z takim wzorem. Nic trudnego, naprawdę. I niedługo będę zamykać. Ja to zwykle mam taką miarkę, że zaczynam zamykać, już kiedyś mówiłam o tym, ja zaczynam zamykać oczka wtedy, gdy rozpiętość moich palców właśnie jest na tym. I tak właśnie to mówi mi o tym, że będę za chwilę zamykać oczka. Tutaj mamy właśnie to. Przedstawiam Wam też czapkę Laleśnika. Mam znajomego w województwie białostockim, który jest leśnikiem. I żeby mu nie było zimno w głowę, bo w tej włóczce na pewno nie będzie. Jest to mieszanka wełny merino z wełną wielbłądzią. Wykonana wzorami, co mi fantazja podpowiedziała w danym momencie, czyli taki naprawdę na luzie dziergana z podwójnym ściągaczem, by w uszy było ciepło. O tak. W tej formie nie wygląda, ale jak się zwinie już ściągacz, to już wygląda, prawda? Także uszyta rybia łuska, jersey prawy, ryż, później znowu jersey, potem dwa rzędy rybi łuski, żeby się nie nudziło. Na końcu zebrane oczka, tutaj, tak wyglądają. No cóż, leśniku, czapka przybywa, jutro ją wysyłam, także zimno w głowę nie będzie. No to ja wykonałam takie rzeczy w międzyczasie. A Stasia, pokaż, co ty tam ściskasz na tych kolankach. A ja ściskam szalik z włóczki Karina od firmy Lank. Ponieważ najpierw zrobiłam sweterek i sweterek jest cudny, uwielbiam no to widać, go i mogłabym w nim chodzić codziennie. We włóczce Karina bardzo się zakochałam, więc po sweterku powstała czapka, która jest u koleżanki. Tak, no ja ją ciągle robię i zdjęcia. Ale żeby nie być tylko w samym sweterku, przyniosłam sobie swój szaliczek, który też jest z tej włóczki. Po prostu z tego, co mi zostało, bo pomyślałam sobie, no 10 motków, to sweterek wyszedł i coś jeszcze trzeba zrobić. Więc zrobiłam sobie czapkę i szalik. Wprawdzie i ten szalik to ile ma motków? Sobie trzy motki. No i zobaczcie. Więc musiałam jeszcze jeden moteczek dobrać, czyli mam 11 motków i wyszła czapka, sweterek i szalik. Zobaczcie, bardzo długi szalik. Szalik jest taki, ażurowy. Że owijam się
w zupełności nas. Koło. Zawiążę. Jeszcze zawiązujesz, tak. Jest pięknie. Jestem cała w karinie. Tak, a karina to jest piękna włóczka, mieszanka alpaki, a jak wiadomo, alpaka zimą jest niezastąpiona, daje ciepło, przytulność. No po prostu jest ciepło. Lubimy chodzić, tak, w alpace. Uwielbiamy. Także dzisiaj dziękujemy Wam za uwagę. Koniec, właściwie teraz to jest połowa grudnia, ale myślę, że nowy odcinek filmu powstanie prawdopodobnie w styczniu. Tak więc korzystając z okazji, że to jest ostatnie przed świętami takie spotkanie, to ja życzę wszystkim wszystkiego najlepszego po prostu, żeby zawsze wszystko się darzyło. I no ja myślę, do następnego razu. I zdrowych, wesołych świąt wszystkim życzymy i szczęśliwego nowego roku. Pa, pa. Dziękujemy, pa, pa.